Został pan wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej głosami nie tylko części klubu PiS, co podkreślmy, ale również całej tej koalicji i niezrzeszonych radnych. Co się takiego stało, że PiS że aż dwóch kandydatów tutaj zaprezentował w trakcie tych wyborów? To jakoś tak nie mogliśmy się dogadać u nas w klubie, ale myślę, że wynik, który otrzymałem, mnie to satysfakcjonuje, ponieważ 4 lata byłem wiceprzewodniczącym Rady i myślę, że moja praca spowodowała to, że się jakby nie naraziłem. Byłem wiceprzewodniczącym wszystkich radnych, ja to tak odbieram, bo cały czas się staram, przed sesją z wszystkimi się witam, po sesji również staram się być obiektywny w swoich ocenach, w swojej pracy. No myślę, że to jest to głosowanie dało świadectwo tego, co mówię. To nie jest tak trochę na radość koalicji? To takie, no bo taka dziwna sytuacja, trzeba przyznać. Ja tego tak nie odbieram, ponieważ swoją pracą i tam, gdzie trzeba było, to krytykowałem rządzący obóz. Natomiast jeżeli ktoś tak odbiera, jego sprawa, każdy może oceniać według swojej oceny. Jak tutaj prace klubu dalej będą się odbywały? Dalej jestem sam przewodniczący? Nie wiem, wszystko się u nas ułoży. Damy znać potem, jak się wszystko poukłada.